Jones, you identified this prison as Yosef's destination. A man answering Yosef's description arrived here yesterday. The backup is here now. Who's leading them? What's their role? Captain Harrison is in command. Ex-Green Beret. He's to lead the assault. His men are to go in and bring Yosef out. They lack an expert sniper. You are to provide cover as they go in. All right. I get to play God then. I guess that's going to be your call sign. Harrison's sign will be Moses. Awesome. Jones, your objectives are as follows. 1. Secure the ruins on the hill line above the prison. This will provide an excellent field of fire. 2. Provide cover for Harrison's men as they assault. 3. Once our guys have Yosef, you will provide covering fire for the extraction. 4. When Yosef is safely away, Harrison will give you the signal to move to the FRV for extraction. Siemano, witam w kącie mojego kanału na kanale Gami TV. Dzisiaj gramy w taki jakby speedrun, coś w tym stylu, pod tytułem jak szybko przejdę Iggy, zwykłe, jedynkę, po prostu Iggy. Muszę trochę się przyczaić, bo... O, dobre. Nie wiem, ile ten film będzie miał, podejrzewam, że każdy film będzie miał 10 minut. Takie jest moje założenie. Oczywiście, żeby było śmieszniej, gramy na cheatach. Wiadomo, na cheatach, na czartach po prostu. Żeby oczywiście było śmieszniej. No bo jak inaczej w sumie możemy, nie? Ja co tam lubię pograć na cheatach i jakieś różne gry. Ze względu na to, że właśnie mało gier, jakby... Jestem jakby... Inaczej. Mało youtuberów nagrywa gry na cheatach, właśnie o to chodzi, tak troszeczkę. Może nazwę ten film, jestem cheaterem. Figil 1. Potem będzie dwójeczka, może uda mi się nagrać go. Muszę wejść na ten tutaj. Wziąłem snajperkę i będzie puf. Będzie gitara. Musimy się pospieszyć, bo tam ci będą lądować niedługo, nie? To trzeba się pospieszyć i zdjąć przy okazji wszystkich tutaj. Się obrócę kilka razy. Bo myszka wyjeżdża. Nieważne. Dobre. Teraz zrobić tak trzeba i tak będzie. Pyk. Pyk. Nie wiem, czy ktoś jeszcze tutaj. Nie widzę, albo jestem ślepy, albo tego nie widzę. Tu jest jeden. Okej. Tutaj nikogo nie ma. Tu wychodzi jeden. Pyk, nie ma. Nie, no chyba wszystkich załatwiłem. Albo coś jeszcze raz, bo mi myszka wyjeżdża. Pyk, nie ma. Co jest? Aha. Nie widziałem go. Okej, już ich nie ma. Cholercie, no. Myszka mi wyjeżdża. Będzie śmiesznie. O, halo. No i nie wiem, gdzie on jest teraz. Się zatrzymał. Zastanawiałem się, co jest grane. Defy. Dobra. Pyk. O kurde, pyk. Dobra. Myślałem, że już ten, Skąd wyjdą? Na pewno nie stamtąd. Pyk. Dobra. Stamtąd raczej nic już... Co jest grane? Skąd oni się tam wzięli? A tu nikogo nie ma, tu nikogo nie ma. Okej. Okay. Szybko!
Jestem... Co jest? Aha. Pyk. Skąd ile się tam... Skąd ich się tam tyle bierze, to nie wiem. Dobra. Pyk. Pyk. Dobra, udało się. How did the debrief go on you? Very easily. Yosef had already been badly beaten, mostly by his uncle Yak. I don't know why, but Yak Praboy is one scared man. Here's what we know now. Yak is definitely in control of the business. He organized the heist of the warhead. When Yosef was kidnapped, the warhead was still in Yak's possession. It had not been delivered. Yes. Another success for Davy Jones IGI. Yes. All on your own. Well done. We'll cope with this then. Yak has over 50 properties and warehouses. The warhead could be in any one of them. However, Yak Praboy uses several secure military communication channels. Yosef gave us the channel's codes, and I've identified the keynote. If I can get into the network, I can access Yak's private conversations. Everything he says, I'll know about, including the location of the warhead. Break into this communications node. Proceed to this dome. It houses the main computers. They route all comms traffic. Once you're there, upload the virus and I'll do the rest. Oh, and you might want to escape afterwards. The weather is holding, somewhat cloudy. We're expecting snow maybe tomorrow. Please try not to mess this one up, Jones. No dobra. No wchodzimy może tak, zrobimy gdzieś tak pyk, tak pyk, tak zrobimy, tam damy coś, tam może damy, tak, o, dobra, bombę zbombardujemy trochę ich tam, dobra. Bardzo dużo jest takich gier, w których właśnie można cheaty włączyć i można robić rzeczy, które się tam, których nie robiło się zawsze tak jakby na początku gry. Gdzie jest jedynka może, bo coś, bo jedynka jest tam w tym budynku, dobra. Oczywiście tego budynku nie tworzę, bo muszę je najpierw... ten... wejść tu do budynku, otworzyć, ta. Tutaj da o ten. Albo i nie, okej. Okay. Dobra. A czemu niżej? Halo? Czemu to idzie niżej? Powinno być chyba wyżej, nie? To powinno być chyba niżej, nie? Ale okej, okay, wyżej znaczy. A nie niżej, nie? Ale albo okej. Okay. Nie wnikam. Jakby fajnie, że zjechałem po nic tak w sumie. Bardzo fajnie. A teraz wjechałem na samą górę. Jest progres. Dobra. Mniej gadania, więcej robienia. Chyba to, co myślę, jest tam, więc niepotrzebnie tutaj przyszłem. No właśnie. Garmin IQ 2000. Tam damy jednego, tam damy drugiego, tam damy trzeciego, tam damy coś. Dobra. Nie wiem, iść, trzeba iść tutaj. Przejdę tutaj, czy nie przejdę to? Przejdę to.
Okej. Nie wiem, czy na chwilę nie powinno być plus 18, tak w sumie, z jednej strony, no... Zobaczymy. Dobra. I z tego, co tutaj pokazane jest, to mórz, to jest jedynka właśnie. Chyba dobrze. Czy nie przejdę? Nie, no, przejdę. Okej. Po co tu wyszłam? Nie ogarniam? Okej, chyba wiem. Tu gdzieś miałem iść? Czy gdzie miałem iść? Niepotrzebnie tu wyszłem. W takim razie po co tutaj przyszłem? Bo nie ogarniam serio tego. Przecież tu nic nie ma. No, tu nic nie ma. Więc po co tu przyszedłem? Czekaj, obiekt. Aha! Muszę kartę znaleźć. Już ogarniam. Dobre. To jakby cięcie na chwilę. Okej, znalazłem, to było. Teraz idziemy do tego wielkiej jakiejś tam kopuły tamtej. Okej. Teraz idziemy, gdzie idziemy? Tam idziemy, nie? Dobra. Oczy. Idziemy tam, potem wyjdziemy tam, idziemy tam. Potem w dół chyba pójdziemy, jeśli się nie mylę. No, chyba tak. Tam musimy iść, tam. A wyjście jest tu. Okej. Okej. To raczej, nie? Musimy iść do... Dziwne miejsce jak na komputer. Jak na komputer, no ale... Okej. To idziemy teraz na dół. No właśnie, idziemy na dół w sumie. Tam idziemy w sumie. Trafiłem. Idę sobie wyżej. Teraz. O, teraz mamy. Idealnie powinno być. No, idealnie. Pomardowany, pyk. NPC-ty w grach. Co ja to muszę zrobić w ogóle, bo nie, to... Obiekt... Tak, dobra. Skąd to ten? Nie wiem. Dobra. Wyjdziemy tutaj. Tutaj nic ciekawego nie ma. Tu też nic nie ma, idziemy ten. Pójdziemy w dół najpierw. Po coś do góry. Okej. Tu nic nie trzeba. Tu też nic nie trzeba. Tu chyba nic nie ma w sumie.
Kingstona. Oj! Co to tak? Jaka zielona. No i dobra. Tu nic się nie dzieje. Ktoś poszalał, że tak ten. Musimy chyba kogoś ten, bo... Oszaleję, no sobie. Dobra. No i git. Jones, I know. The virus you uploaded, it works like a dream. This is one of his more remote storage yards. Get this. He's currently holding a goddamn arms sale. You're leading me into bad company. My mom warned me about ladies like you. They lead you astray. And what happened? I mainly got led astray. Typical. Listen up. Preboy conducts all his deals from his limo. It's bulletproof, of course, and located close to the gates. Should anything go wrong, Preboy has one plan. Make a run for the open road and leave his men to do the fighting. I want to exploit this plan. Harrison and his men are setting up on the exit road. I want you to enter the base and create one hell of a noise. Preboy will run like hell. Harrison will intercept him, stop the limo, and seize Preboy. Harrison has a chopper nearby. These are the mission parameters. Enter the base. You must maintain the element of surprise. That's crucial. Obtain explosives from the warehouse. You'll need these to create the right diversion. Then move to the fuel depot and create a diversion using the explosives. Preboy should bolt like a startled rabbit. Harrison will take him down. Koniec części pierwszej.